mówiliśmy, prawda? To i ten motyw prawdy na początku zaszło to do tej kreski, która w jednym z tekstów się kończy z tą trudną, tak? Jak łodzią, czy to kartoskową. To właśnie ten bardzo konkretny przypis w poprzednim numerze niż ten, który daliśmy, czyli 3.4.2.16, mamy taką konferencję gdzieś bardziej już nie ma. I jest tam tekst Michała Klingera, gdzie on zestawia wiersze, bo ja już nie wiem, czy z sezonu w piekle, z Błoka 12. I jakby ta figura, właśnie rewolucyjność tego zobaczenia po tamtej stronie, że tak powiem, mięczona jest taka boko niszcząca, to znaczy, polecam tą analizę, żeby zobaczyć, czy ona jest zasadna, czy niezasadna, bo jakby wobec tej całkowitej takiego odrzucenia tutaj, prawda, jako po tej komunii. Właśnie tam w tym wywodzie wygląda, że oni dwaj dotknęli jakiejś takiej bardzo ciemnej, a ważnej tajemnicy, jaką niesie ze sobą postać Chrystusa i wyzwanie, jakie stawia Chrystus. Więc nie wiem, czy ta jego rewolucyjność przeciwko ta negacja na pogę, ten anarchizm i tak dalej, nie jest jakimś, znaczy tam jest taka właśnie apotetyczna teologia, jakby wiedziana z tych dwóch tekstów. Nawet banka tam, w jednej ręce jest Rembo, a w drugiej było, więc polecam do zajrzenia, czy wobec tego, co pani tutaj przedstawiła, tamta się broni, czy może tamta może wziąć jakieś jeszcze uzupełnienie tego toku interpretacji i odczytania. Ale ja mam wielką trudność taką z Rembodem przez dwa obrazy filmowe. Jeden Agnieszki Kolat, a drugi jakiś niemiecki, taki boży film niemiecki o Rembodzie, właśnie jakiś biograficzny, właśnie ze wszystkim, ze Rembodami później i tak dalej. Ale w obu bardzo fajnych filmach, ale tak nie studiowałem, znaczy nawet jak może coś czytałem, to już zdążyłem zapomnieć. Ale nie pamiętam, bo z tych filmów, tak jak pamiętam, występuje taka rzecz, że, bo to też jest coś dziwnego i tragicznego, że jest jakby przez to doświadczenie afrykańskie, ekonomiczne, tego robienia pieniędzy, czy chcenia zrobienia pieniędzy, czy tych kolorowych doświadczeń jakimś wszystkim. I on powraca tam później i do tej siostry, i do tego, i że w ogóle przy tym całym anarchizmie jego, on jest taki, mimo że już tam zwolnił tych nauczycieli i uciekł od tej wiochy, to on tam wraca na koniec i jakby jest, gdzie ta siostra się nie najbardziej opiekowała, już nie pamiętam, ale jest... No pokazuje, że złamanie tych, które nawet się nam wydawało
Jest prawda, że twórca, prawda, jest albo jest taka teza, bardzo silna, to jest skutka, to nie ma problemu, że zresztą zrobiono te klasy, które, to jest troszkę w inną stronę, bo on jest biorąc, to jest tym, gdzie się bardziej na południe się położa, ja bym opisał ileś klas, które bym nie opisał, dlatego właśnie to też nie korespondował z tytułem Elektrycznym, które w Etiopii, a teraz było skoro tej dziewczynki, takie, że są wszystkie z sobą geograficznym, prawda, więc jakby ta europejskość się zmieniła, to wykształcenie się zmieniła mało z potrzebą zaprzeczania, no, ale na przykład był ostentacyjnie biseksualny, co też w tamtym czasie no, właściwie nie było takim wyborem jawnym, prawda? To znaczy właściwie jego związki erotyczne były związkami może nie pół na pół, ale miał kochanki i miał kochanków, prawda? Wśród nich Werlena i piękna Abisynka, która jest opisana też pokazane w filmie Holland bardzo ładnie, bardzo dyskretnie. Więc właściwie nie ma takiej dobrej odpowiedzi. Wszyscy się kłócą o to, co się stało w momencie, kiedy on powiedział, że wiersze go nie obchodzą, prawda? Że już nie, jego to nie interesuje, że coś wyszło, bo tam przyjaciele pisali do niego, że wyszedł tom i że on jest, nie był zainteresowany podręcznikami, które mu były potrzebne w Afryce. Bo on właśnie, znaczy moim zdaniem ten anarchizm taki zasadniczy postaci, że była postaci, nie tylko pisania, polega na tym, że on właśnie porzucał kolejne rzeczy i jakby zwracał się przeciwko nim konsekwentnie, natomiast rozpoczynał nieustannie nowe i robił to w sposób bardzo radykalny. No, ponieważ kolejowa stanęła w poprzek temu, to od pewnego momentu, co zresztą też są takie studia medyczno-literackie prowadzone na Trębodę, co jest rzeczą choroby, a co jest rzeczą jego świadomego wyboru, to zaczyna się nacierać. I na przykład na tym tle urósł mit Ramboda jako handlarza niewolników, który jest mitem. Owszem, handlował kością słoniową, handlował złotem, nie handlował niewolnikami, z tego co ostatnio zupełnie rzecz czytałam. Natomiast nosił ze sobą, mimo że to było potwornie trudne, takie, nosił ze sobą taki pas 20-letniego złota na biodra w Afryce. No i właśnie to była taka najbardziej tajemnicza rzecz, gdzie nagle go zaczęto posądzać, że on właśnie już nie jest żadnym komunalnym rewolucjonistą, tylko że się stał takim, że jak już zmieszczano w Afryce, to też stał się takim potwornym mieszczaniem. Okazuje się, że jest taki stadium syfilisów, w którym jest obsesja bogactwa. I potem jak badano kolejne stadia syfilisu Rembrandta, bo on nie doszedł do tego, zabił Baudelaire'a, czyli nie doszło do śmierci mózgu, prawda, do tych najgorszych rzeczy, ale to stadium, w którym przebywał w Afryce, to było stadium obsesji bogactwa. Jest taki stadium w nieleczonym syfilisie, bo dzisiaj o tym nie wiemy, bo dzisiaj jest syfilis leczony w Wielkiej Brytanii. Więc jakby nie ma w ogóle tych przebiegów, a wtedy, kiedy on był chorobą weneryczną, na którą się umierało w podformie tęczarnia, no to był wyścig z czasem, prawda? Mówię, bo dobrze się udało na szczęście dostać raka i amputowali mu nogę i to osłabienie organizmu było tak straszne, że umarł z innych powodów. Natomiast ta legenda, że on się potem nawrócił, prawda? Bo jest też taka legenda stworzona przez Glodella i przez Madeleine Richona, wydaną 1912 roku, takim pierwszym dużym wydaniem tekstu Rembrandta. Paterne Richon to był szwagier, właśnie mąż tej siostry od komunii, a Claudel był takim bardzo pobożnym czytelnikiem. Rembrandta, nawet Andrew Gide powiedział o nim złośliwie, że zabił Rembrandta do samej konstrukcji. To jest straszna prawda. To taka jedna z bardziej radykalnych, które słyszałam. W każdym razie oni wydali te jego pisma i też życiorys skonstruowali. I tam jest mowa o tym, że on się nawrócił na morzu śmierci. Natomiast ostatnie zapisy, które są, bo ostatni list podyktowany przez Rembrandta dzień przed śmiercią w szpitalu w Marsylii, to jest list, który on nazywa Elacha, prawda? Więc tam nie ma żadnego elementu nawrócenia. I właściwie nie widać, żeby on do czegokolwiek wracał. To znaczy ten powrót do Europy był spowodowany takim zdrowym rozsądkiem francuskim, że on wiedział, że tam go nie wyleczą, a myślał, że to jest, no że to jest, po prostu wiedział, że gangrena, tylko nie wiedział, że to jest na tyle, że to jest związane z rakiem, także, że on nie wiedział, że ma raka, wiedział, że ma chorą nogę. I
który on prowadził, idąc, ci jego pomocnicy Afrykańczycy skonstruowali nosze według jego takiego projektu. I to się czasem ten dziennik drogi z wnętrza Afryki do wybrzeża i potem do Marsylii, czasem się porównuje z dziennikiem kongijskim, czy takim prejądrem ciemności Konradu, prowadził ten dziennik kongijski. I jeszcze jeśli mogę jedną ciekawostkę, to już nie będzie odpowiedzieć na pytanie, ale mi się przypomniało. Jest też taka legenda, też ona jest niepotwierdzona, ale dużo ona też wskazuje, że moment, w którym Rimbaud się znalazł w Marsylii, 1891 rok, on zmarł w listopadzie, 10 listopada w szpitalu w Marsylii. To jest czas, kiedy Konrad okrętuje się na statek w Marsylii. To jest ten sam miesiąc. Także oni się minęli. I to jest taka, znaczy bardzo ciekawe, jeśli się pomyśli, jak dużo na morza obaj zrobili, tak? Znaczy w sensie napisania tych tekstów morskich. A jeszcze w odniesieniu do Błocha, może powiem, bardzo chętnie ten tekst przeczytałam, nie czytałam go, ale Błok na przykład powołuje się na Rimbauda i na statek pijany po katastrofie Titanica, bo jest taki zapis w jakichś dziennikach chyba Błoka, który znalazłam, to bardzo przykład do gustu i właśnie tam jest takie pośrednie odwołanie do Rimbauda, że po katastrofie Titanica wszyscy już się lamentowali, prawda, że to jest jakiś pierwszy koniec XIX wieku, przed pierwszą wojną, zagłada tych marzeń, że jest taki transatlantyk, który nigdy nie ulegnie zniszczeniu. A Błoch napisał taką frazę właśnie tam gdzieś w okolicy tego cytatu, cytując Rimbauda, napisał taką frazę, że napełniło go wielką ulgą zapomnienie Titanica, Błoch tak napisał, ponieważ dowiedział się po raz kolejny, że ocean jest. I że człowiek nie jest tu tym kimś, kto... No, Rosjanie muszą sobie przypominać, że oni stali tym, co się mogą. Ale w tym sensie oni byli tak bardzo właśnie radykalni, wydaje mi się. I było wiele, bo w tym sensie zestawienie ich myślenia wydaje mi się bardzo, bardzo przypadne. Chyba to trzeba musimy zawsze szukać, aby to było. Czyli ja bym nie mogę czym powiedzieć, a raczej ich powiedzmy sobie właśnie do zachowania się to jest zupełnie inna sprawa, bo nawet tutaj chyba musimy się sobie powtórzyć właśnie skrajnie modernistyczne. No tak, bo on wyprzedza to w tym sensie. Nawet nie w pewnym sensie. Tu nie ma co romantyzować, bo biografia się pisze sama, prawda? Tam nie musimy nic dodawać, prawda? Ja jeszcze odkryłam mnóstwo wątków, które pracowała w cyrku, że się zatrudnił do legii cudzoziemskiej, że zabił kogoś na Cyprze, prawda? No to są w ogóle rzeczy takie poboczne. Nie trzeba tego mówić. To jest takie życie, które się samo napisało. Ja miałam takie naprawdę skojarzenie ze znacznie czymś mniejszym anarchistą, z Szenejem. Bo pomyślałam sobie, jak najbardziej najczęściej pracowałam na obywatelu zachodniego, używa tej wspólnej frazy, że wiatr jest dyskolerem i puzelem. I to w tej kolejności, że właśnie jakby zniszczenie jest formą utrwalania. To znaczy, że poprzez zniszczenie się ostatecznie utrwala. Zresztą wiesz, że Szawiat kapitalnie gada, dlatego że on mówi o dzikim, nieposkromionym wietrze i jednocześnie wtłacza to. Cały czas chyba przyrzuki, tam żadne zdanie nie kończy się na końcu wersu. To jest wiersz, który po prostu rozsadza ramy właśnie wersu, a jednocześnie on to wtłacza w sonet. I, bo to jest 5 sonetów tak naprawdę ułożonych jeden po drugim, więc to jest niesłychanie precyzyjna klatka właśnie, którą on wtłacza ten nieposkromiony wiatr. I tak wyraźnie widać, że po pierwsze, żeby łamać reguły, to muszą być w związku z tym.
to przekraczanie granic automatycznie je potwierdza cały czas. I my, ja się zastanawiam na ile, bo wydaje się, że u Szaleja świadomość tego jest wręcz wyartykułowana. A ja też. Tak, tak, dlatego że to, co on robił w listach na przykład, to nie tylko w tym dwusłynnym, ale także w innych listach, gdzie polemizował, gdzie na przykład odmawiał druku w jakimś miejscu, tak, to bardzo jasno pokazuje, że on był świadomy tego, że był świadomy tego, co robił. Tylko nie miał takiego jakby nadmiaru autokomentarza. Mm-hmm. Nie, bo to nie można, ja też właśnie nie występuję w formie autokomentarza. Po prostu samej materii widać świadomość tego, że to są absolutnie nierozerwane. We francuskich komentarzach, wewnątrz francuskich, bo jest najwięcej, to się często pokazuje, z kim on koresponduje, bo oczywiście jedna narracja to jest taka, że on właśnie wiele rzeczy zaczyna na nowo, a druga to jest taka, że no nie ma nikogo, kto, zwłaszcza w XIX wieku, zaczyna wszystko od nowa, prawda? Stąd na przykład to poszukiwanie, które wielu romanologów już robiło, że szukali tych źródeł, tego jak ktoś inny, że u niego rzeczywiście to jest solecjonowane, że tam jest niegramatyczność taka zamożona, jadna, ale że właśnie Denerval i Rousseau przed nim próbowali to samo mówić, oni to czynili jakby dramatycznie i to jakby się nie odbiło echem żadnym, prawda? Poza tym to nie było wyzwanie rzucone, nie była ta apostrofa do kogoś, kto jest istotny, prawda? Czy do własnego nauczyciela, tylko to był rodzaj wyznania, prawda? Czy takiego konstruktu poetyckiego. Tak samo jest zresztą ze statkiem pijanym, który się w francuskim literaturoznawstwie uważa za ciąg dalszy podróży Baudelaire'a. Tam podróż Baudelaire'a kończy się takimi słowami, że tam nowe ziemie, nowe rady, że one są nieznane, że my je odkryjemy, a statek pijany jakby zaczyna w tym miejscu, w którym Baudelaire przerywa, więc on też wyraźnie wskazuje nas i zresztą tam jest takie podobieństwo, zdaje się, oba te teksty, już teraz takich szczegółów nie pamiętam, ale oba te teksty chyba mają po 20, tak bardzo dużo strof, że one są właśnie takimi wielopokładowymi transatlantykami, prawda? Rębo pisze krótszą frazę, i to też jest znaczące, ale 25 stron tam jest. Nie wiem, to się jakby wydłuża w inny sposób, tak? Że no... To jest trudniejsze. Ale to można oczywiście wskazać na te jego takie za... Znaczy nie tylko na reguły, które chciał przekroczyć, ale też na osoby, które go inspirowały, a które jednak chciał właśnie przekroczyć, no w cudzysłowie jakiś swój, na przykład Igo należał na nim też, prawda? I to nie tylko Igo z Nędzników, tylko ulubiona lektura Lemonda, ale także Igo z na przykład z Zatem Wieku, prawda, Miny Poetyckiej. No to poszedł zupełnie inną stronę, tam bardzo piękna jest ta formuła, którą Igo ukuł dla Lemonda, że to jest Szekspir dziecko, prawda? Czyli pokazał pewne rzeczy u niego, znaczy, że jest tak duży jak Szekspir, jego zdaniem, ale że jest w nim cały czas ta taka ostentacyjna dziecięcość, że on coś zrobi, a jednocześnie natychmiast to naruszy, nawet naruszy samego siebie. I być może ta, znaczy ja się na tym wielokrotnie zastanawiałam i wszyscy rębodolodzy się, do których się nie zaliczam. Rębodolodzy, ale wszyscy, którzy czytają Rębodę, powiedzmy trochę uważni, zastanawiali się nad tą cezurą, prawda? Nad tym momentem, dlaczego on przestaje pisać. Więc są dwie odpowiedzi na pytanie, takie zasadnicze. Pierwsza jest, że przestaje pisać, bo właśnie jakby te zasoby nowości, które by go interesowały, się wyczerpały w tej dziedzinie, prawda? Że on jakby wiedział, że po iluminacji, które rzeczywiście, no iluminacje, nie wiem, otwierają taką wielką historię wolnoty prozy, prawda? Które, i eseju właśnie, który jakoś tam się odwodzi. Ale druga odpowiedź jest inna i ja przyznam szczerze, że się bardziej skłaniam do tej drugiej odpowiedzi, to znaczy, że nie przestał pisać. Tylko, że to, co robił w Afryce, te listy są naprawdę momentami przedziwne, które on wysyła z Afryki do samego końca. Jeszcze w Marsylii też je wykwuje, że jakby zmienił sposób, tak? Przestała go interesować
Ten gatunek, ta rzecz, z której doszedł do pewnego momentu, w którym już jakby wiedział, że zrobił to, co chciał zrobić. Zwłaszcza chyba iluminacje jest takie, taki rodzaj epifanii, dość niezwykły. I no i natomiast pisanie było mu bliskie, jako taka czynność, to jest taka opowieść o trzech matkach, taka książka, nie pamiętam autora, matce Baudelaire'a, matce Banalarmego i matce Rambolda. To strasznie biedne trzy matki, które są trudne. W każdym razie w tej części o Rambodowskiej jest taki fragment, w którym jest mowa o tym, że cała rodzina, bo on miał więcej rodzeństwa, to oni wszyscy lubili pisać. Nawet brat, zdaje się, który nie miał nic wspólnego z literaturą, bardzo dużo pisał. W sensie korespondowali ze sobą, to było naturalne, prawda, wtedy. Ale że to była taka norma zwyczajna. Zresztą w domu, mam woda w tamtym miejscu, jakby pokazuje ten związek tego życia francuskiego, no właśnie północną francuskiego, jest trochę różnica z życiem afrykańskim, życiem pozaeuropejskim, bo mieszkanie, takie mieszkańskie mieszkanie, i to można też obejrzeć internetowo tam dobrze. I na tej podłodze, które są jakby bardzo specjalne drewno, w mieszkańskim tam 19-20 wieku, są wyrysowane mapy wszystkich jego podróży. Czyli jakby na tej płaszczyźnie takiej niewielkiej i zamkniętej jest świat, który był chciał dotrzeć. Może taka niezwykła zawodność, to co zagraniczna, tak. Bo jak jeżeli o tym, który szuka siebie gdzie indziej, tak powiedzmy, to to są dwie drogi. Albo jest taka jak Teresa Zawina, czyli twierdza wewnętrzna, albo, i zresztą w jakiś sposób przetworzona w zamku, albo jest właśnie, nawet ta formuła ja jest, to jest do wyrzucenia i ja poza, dramatycznie poza siebie, więc to jest, więc być może stąd, w jakimś sensie, to ja się zastanawiałam nad inną formą niedramatyczną, czy inaczej, nad inną formułą przekraczania ograniczeń, które nam to jest. Mianowicie polifonicznością wielu, tak? No, to znaczy nadają pewnie głosy innym. A tutaj na odwrót, to znaczy to jest takie przenicowane gadanie głosy we mnie, tylko wszystkie języki, które łapie wszystkich za języki z zewnątrz i nie pociągam po sobie. I robię swoim diabłem. I robię absolutnie. On jest a i ale ostatecznie, to tak naprawdę, to jest niesamowite solipsy. Ja to chciałam powiedzieć, że to tak naprawdę to wszystkie te wektory zmierzają. To prawda, ale z drugiej strony tu jest... Tak jak właśnie w twierdzy wewnętrznej, to tak naprawdę ten wektor niby skierowany do wewnątrz, ostatecznie wyprowadzony na zewnątrz, to tu jest na odwrót. Skierowany wektor na zewnątrz, ostatecznie jak gdyby tam jest taka pętelka zawraca, to no tak. I ona jest dośrodkowa, bo tak jak poezja jest właściwie dośrodkowa, prawda? Monologiczna i tak dalej. Ale z drugiej strony mnie zaciekawiło w samej postaci Rambolda, to znaczy właśnie w tym przebiegu życia, w tej zmiany takiej, prawda? Takiej gwałtownej, której on doświadcza, czy ją jakoś prowokuje, bo też moglibyśmy, bo jest tam ta opowieść o przejściu przez Alpę, prawda? Że granica Alpy jest taka mityczna w kulturze europejskiej i zazwyczaj się ją przekracza, bo jest północ na południe, prawda? Ja też to zrobił. Ale to nie jest tylko dekadencje przekroczenie, że jadę do głowy, chcę zobaczyć, prawda? I tak jak człowiek z północ, słoneczny, się do tego kultury i tak dalej. Tylko on ją przekracza właściwie tak na boku, prawda? Bo tam gdzie
pieczą, leje, czarą świeżego potata. No to jest cały, to jest opisane już na powodu Sosnowski, tematyzował Andrzej Sosnowski, bardzo ciekawy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że on pewne rzeczy robi jednocześnie i tu się nie spotkałam z czymś takim, ale za mało też znam pewne literatury, więc być może bym musiała przeleją się Leopardiego, z którym go zderza Steiner, a ja go nie znam, troszkę czytałam, więc musiałabym tu postudiować. Więc to pewnie są inne osoby, ale on robi coś bardzo szczególnego, że jednocześnie jest no właśnie no, radykalny, czy w tym sensie wsobny, że to jest takie uderzanie w sedno pewnych rzeczy, prawda? Wypowiedzieć coś w jednej frazie, wypowiedzieć tak, żeby już zawsze to zostało na zawsze zapamiętane, a jednocześnie jest rozrzutny, bo najczęściej ci twórcy, którzy są rozrzutni, to oni się jakoś rozmieniają na drobne, a on jest tak życiowo i poetycko rozrzutny, potrafi właśnie wielość enumeracji, jakiejś takiej właśnie hipertrofii obrazów połączyć z taką nie znajduje innego słowa niż lapidarność, prawda? Nam się lapidarność prawie nie kojarzy z rozrzutnością, prawda? A tu jakby był taki niewielki zamrożony bawał momentami, prawda? Zwłaszcza te proza poetyckie. To się coś takiego dzieje i to jest no, bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze, takie jedyne, rzadkie rzeczywiście. No i to skłania oczywiście do takiego ja mam jeszcze jedną kwestię, jak słuchałem tego, co mówiłeś, jedno nazwisko już przywołowało o nim za chwilę, ale ta sprawa jakby dwóch żywiołów, z jednej strony mam do czynienia z geniuszem, z Illuminatem, z jasnowidzącym, z którego końca się wylewa, z gejsem, to jest żywioł. I nie mam pewności do końca, czy to tak ustawię, czy ja to dobrze sobie zrozumiałem, że konsekwencją tego nadmiaru jest to twórcze niszczenie. To, że się pojawia to ja, jest ktoś inny, agramatyczny, niegramatyczny, że te wszystkie funkcje niszczarskie zaczynają tutaj wchodzić mocno i to owocuje tego rodzaju no tak pogwałceniem norm, czy gramatycznych, czy jakichkolwiek rozszerzeniem o takie słowa. I przypomniało mi się pewnie dziwne skojarzenie na każdy ma takie, jakie mam. Mianowicie, kiedy mówiłaś właśnie o tym nadmiarze, o tym wylewaniu się z niego, przecież miał 12 lat, jak zaczął pierwszy rzecz. No tak, pisał te rzeczy łacińskie, w których w pewnym momencie się zaczął dusić, więc no i tam 16 to już są, 15-16 to już są te francuskie, ale te pierwsze są takie gręczniejsze, prawda? No, 16 lat to jest pierwszy pomysł w Paryżu. Tak, to jest pierwszy zresztą, no ale tam jest zresztą też ta ogromna sprawa, być może traumy, prawda? Być może ta podróż do Brukseli, wojna francusko-pruska, która wtedy trwa, no jest taka hipoteza biograficzna, że został wielokrotnie zgwałcony przez żołnierzy, prawda? I że śpiący w dolinie, taki najbardziej pierwszy jego taki wiersz, który dotyka no, nie wiem, kategorii losy, czy traumy, czy to trudno znaleźć dobre słowo, czy ten człowiek, który śpi, prawda, wydaje się, że śpi, a jest zabity, jak się na końcu tego wiersza okazuje, że to było takie doświadczenie, które go bardzo gwałtownie odmieniło. No, trudno by było, ale że nie tylko zobaczył tego kogoś, ale że to się wiązało z gwałtem na nim samym i to niejednokrotnym. To nie jest takie zupełnie niemożliwe podobno, znaczy tak, już teraz próbowano docierać do tego. Dokończę jeszcze. Tak, już popadło słowo, bo to jest bardzo ważne. I nazwisko innego wariatu się, którego znamy trochę lepiej, imię jego czasowe nazwisko Miłosz. Mianowicie przypomniałem się takie rozmowy z Renatą Wroczyńską, z Wroczyńską. I kiedy ona go podpytuje o pewne frazy, oczywiście czasem dość dziwaczne i one tak się sobie dziwią na poziomie językowym, obrazowym. I już spadł miejsce, to mówi, nie wiem, ona pytała, o co mówi, nie wiem. Pisałem jak pod dyktami, albo nie wiem, daj mocno, daj mocno podyktował,
ja napisałem. Dlaczego o tym mówię? Bo Miłosza wszystko można posądzać. Gesty rozmaite, bo że jest taka grupa bez nazwy, filolożek w Krakowie, katolickim już na przykład, ale nie sposób go posądzać właśnie o braki w afektacji form konwencji. Z niego się też wylewa, czy wylewało, natomiast forma pozostawała zawsze no, twarda. Jego sławny też będący przez dyskurs na jakichś afrontów, przeciwko jest niezrozumiałym, wiąże za wszystkim, ale nie za nieporządkiem, za anarchią, za rozprzężeniem. Więc zmierzam do tego, że co jak dwa przykłady, no przyjmijmy, jeden Janusz Rubinkiewicz, jeden Dymiar, drugi z tego się wylewa, z tego się wylewa, jeden rozpieprza syntaksę jazz, a drugi w tych formach poetyckich się odnajduje, które są no, nie mniej mówią o największych rzeczach, Miłosza znakomitych. No tak, ale już piszę do końca, jeśli... Bo to jest właśnie taka
taka szkolna łacińska składnia, która została użyta do tego, żeby zniszczyć znaki angielskie, naprawdę go połamać, poprzestawiać, ale nie, ale ostatecznie, po to, żeby powiedzieć coś, co jest całkowicie niewypowiadalne, to znaczy, żeby przekroczyć tę granicę upadłego języka, tak naprawdę, gdybym to mówiła, to znaczy, gdyby wie, że pisze o rzeczach sprzed upadku, w raju kazanym, on sięga do raju, brudną ręką, tak? Znaczy wie, że pisze w języku, który jest językiem upadłym. To co zrobić, żeby te dwie rzeczywistości złożyć? No to trzeba stworzyć jakby nowy język w angielskim. I to jest niszczenie, które jest stwarzaniem, ale takie niszczenie, które polega na nałożeniu prostytu łacińskiego na angielską składnię, co owocuje połamaniem tej składni. Także to jest takie narzędzie do tortu nałożone na ten angielski język i na frazę angielską. Poprzetasowywał słowa i z tego wyszła taka anarchia właśnie, dokładnie taka, która jest mówiła. No, Roboda jest ten wiersz symbolem poeci, którzy dla wielu czytelników jest takim wierszem, no taki nawet, bo jego się czyta często wcześniej niż te trudniejsze rzeczy. Ja myślę, że dla niego szalenie ważna była taka chłopięcość, dziecięcość, no, bardzo długo i takie przekonanie, które właściwie kończy się najczęściej u osobników ludzkich wraz z wiekiem dojrzewania. najczęściej, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc u niego to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a co zresztą ona doskonale pokazała, prawda, jak ona wkracza do tego, to można sika na ten stół, prawda, gdzie oni siedzą, tacy bardzo francuscy, prawda, i mieliby tu adepta przyjąć, prawda, a on wszystko rozwala, prawda, tak zupełnie, właśnie jak dzieci robią te psikusy, prawda, takie są zupełnie nie aspołeczne, ale z drugiej strony ta jego, że to nie jest u niego nieetyczne, znaczy być może potem już tak, tego nie neguję, ale sama zasada, którą przyjął jakby, takiej dziecięcości, pisania i życia, ona jest właściwie amoralna, a nie niemoralna, prawda? Że u niego jakby estetyczne i etyczne się tak ciągle przenika i właściwie chyba coś takiego się dzieje i to jest takie, bo na przykład iluminacje, które ja uwielbiam i zresztą między nimi pasmo Łoskami, które są bardziej znane, występuje takie napięcie. Czasem sam mówił, że iluminacje to są samogłoski jakby rozpisane, że samogłoska jest taka kwintesencja, a iluminacja następuje w rozpisaniu. No to jest taka feria właśnie, że jak feria wyobraźni, prawda? To jest taki bal imaginacyjny, prawda? I wydaje mi się, że to jest niezwykłe tego poety, który doświadczał i człowieka bardzo wielu przeciwności także, prawda? Że on jakby nie tracił tej feeryczności, nie nazwał tego optymizmem, tylko taką feeryczność życia, prawda? On mówi o jakiejś formie bycia dzieckiem. Tak. Użyła do pan słowa niewinny. Nie, absolutnie. No, ale to jest on poza niewinnością urodzenia chyba tutaj. Poza? Absolutnie nie. Poza tą kategorią. Nie. W ogóle winne, niewinne to nie jest coś, co... Nie, bo niewinne nie w sensie bez winy. Tak. Tylko niewinny w sensie... Bo właśnie, bo niewinny może być oceniany na różne sposoby. Tak. I wydaje mi się, że to, o czym pan mówi, zawiera w sobie swoją dozę niewinności, ale nie chodzi o to, żeby bez winy, tylko takiej właśnie nieświadomości. O, to był właśnie ten sposób. Nie uświadamiania sobie możliwości. Profesor,
tylko to jest kuliza dla Pani, który najpodniejsze Pani wyrobienie. To chyba taka najsmutniejsza jest bardzo smutna. Masz to nie, że to jest łatwo do obrazu, bo jest też taka setka kompomanów i poetów, Zbigniew Zaleski, którego nie wiem, czy to jest taki poeta, który napisał, kiedy miałam 10 tomów, z każdym są jakieś wiersze o obrazie, ale to wszystko jest potworne zachowanie. Nie, nie, to były te obrazy 70-80, ale ja chyba bym tylko nie miał głównie znał, bo to nazwisko. A ja tak kupuję, to bym kiedyś napiszę o recepcji. Bo to jest to klasyczny, jakby pokazuje sposób laboratoryjny, jak wsunąć dużego poety. I mówi to o zajęcia z poety. A z takiej smutnej recepcji, myślę, nie, nie jakąś gońskiej, tylko smutnej, to jest Herbert. Jest takie wyznanie Herberta w listach do Zawiejskiego, że kiedy jego brat był chory, jego młodszy brat był chory w czasie wojny, on wtedy napisał taką, pisał wtedy taki poemat w stylu Rambonda, w stylu Stawu Pijanego. Właśnie taki Leśmianowski, taki po prostu. I obiecał sobie, że jeśli brat przeżyje, to on będzie dalej tak pisał. Czyli jakby wejść w ten nurt taki właśnie. No, w Polsce byśmy go Leśmianowskim nazwali, prawda? Z grubsza. Ale jego wtedy Rambonda właśnie. No, brat umarł i on to wszystko podał, ten swój młodzieńczy wiersz, na chyba 40. Jeszcze musiał się około 16 lat, no i to jest taka rzecz, i on potem do niego, on potem wraca, ale wraca już takich smutnych, albo takich liczmanowych, tylko że tam fortepian na szczycie Alp. Gdzieś się pojawia takie różne cytaty. Zresztą kijowski Majdan, bo ja się stara wszędzie, gdzie się da Rembrandta. Na kijowskim Majdanie właśnie był taki wątek rembrandtowski, że tam przyniesie fortepian i postawili go na szczycie, tam to się powiada, tam było. Nie wiem, nie pamiętam. Postawili go właśnie na już były dewanki, no jeszcze nie było pacyfikacji, ale tam było źle, powiedzmy. W styczeń lutym 14 roku. I właśnie ktoś grał tam Chopina i tak. I właśnie był jakiś taki wątek tam, że ktoś przypomniał, że to jest takie problem, że fortepian na szczycie, ale to jest niemożliwe, a to na Majdanie to jest możliwe. Więc on przeskakuje w takich najdziwniejszych momentach i on się to przydaje strasznie. Nie wiem, jakoś tak wydaje mi się. Jakoś skrzepiało. No jeszcze właśnie do tego wątku tych dramatów mieszczenia to jest. Wdzięczny za te właśnie tutaj objaśnienia, mnóstwo takiej właśnie wiedzy, ale to znaczy, że tak jak tutaj z jednej interpretacji mówiła, że on właśnie nie zaniechał, czy jakby pani widziała, nie zaniechał twórczości, prawda? Tak, że nie zaniechał twórczości. To znaczy, on sam tego. Nie, czy są jakieś ślady, czy to było zbagatelizowane, bo mi to nie chodziło wcale o szukanie jakiejś zgodności biograficznej z dziełem, czy z czymś takim, żeby te filmy nie pasowały do Rembrandta. Ale mi chodziło to, że nie było jakiegoś takiego świadomego złamania pióra, jak to się mówi, albo pędzla, prawda, że ja już od tej pory milczę, albo nie tego, tylko to nie za tym złotem, albo za czymś innym, prawda. Nie, nie, kolejnych własnych, ale też tu był dokonany, bo on raczej tak postanowił znieważał. Kiedyś pisałam taki tekst, ale chodzi, że on znieważał pewne rzeczy, prawda? Tak, takie bluźnierki nagle to było. Ale właśnie nie było takie, bo nie było tragedii właśnie. On nie odczuwał tragedii, on przestał coś robić, tylko on odczuwał jakąś nawet niesatysfakcję, bo właśnie jakąś taką ekstazę, że za to coś nowego, tak? Że ta Afryka była czymś nowym i rzeczywiście te miejsca, do których on dotarł, ja po pierwsze to było dość niezwykłe chwilami południowej części i właściwie ja u niego nie spotkałam się z takim splinem, prawda, podlerowskim, bo to tak. Czegoś takiego nie, on bywa gniewny, on sam siebie nie lubi, on mówi nie drukujcie tych moich głupot, czyli w tym sensie, że on już tego nie lubi, prawda, czegoś tam, ale z drugiej strony też jest taki wiersz,
poetą na temat kwiatów, jeden z jego takich bardziej wymiernych wierszy, gdzie on z kolei odrzuca poetyki innych poetów, prawda? On pokazuje na przykład parnasistów, jak się przeżyli, tak? Że właściwie symboliści to już też jest coś, co nie, znaczy pokazuje te różne izmy, które romantyzm, prawda, że to już nie bardzo. Czyli ta świadomość, o którą pani profesor pytała, tak, właśnie ona była duża, świadomość na przykład momentu, w którym się literatura, znaczy poezja znalazła. To było, ale powiedziałam, że on tak samo źle traktował tych innych jak siebie poprzedniego. Ja poprzednio to też byłam ktoś, kto mnie już nie interesuje. Prawda? Więc to taka permanentna młodość. Czy dziecięcość to takie permanentne zaczynanie, tak jakby, no, mam nadzieję, że tak by się nie stało, ale umarł gdzieś na granicy smutnicienia, prawda, bo miał 37 lat, więc właśnie bardzo trudno sobie, znaczy jest taki oksymoron, stary robot, jest jakiś oksymoron, prawda, on jest jakiś niemożliwy, więc. Natomiast właśnie chyba nie było tego dramatu, że właśnie, czy takiego gestu złamania pióra, prawda, tylko zajęłam się czymś innym. W tym wyszukaniu znaczyła te różne stadia choroby i tak dalej. To mi przypomina to i ewentualnie prośba do Pawła podczas jutrzejszej wycieczki, żeby, bo to oczywiście pewnie naturalne skojarzenie, ale właśnie tak jak też ma, żeby pokazać na miejsce Stachu, bo się wydaje, że to nie było później przejście w to się, też nie wiadomo czy z choroby, czy to. Tylko dramatyczniejsze powiedzmy zakończenie, że z własnego wyboru czy z choroby właśnie, to nie wiadomo, czy go poważnie traktować to, co pisał i tak dalej, bo różna to, prawda, różna recepcja wtedy, jak to się pojawiało i także pokazać nam miejsca, gdzie pan, nie wiem, występował, albo śpiewał, albo nie mieszka. Nie był człowiekiem uczciwym.
Więc jakby nie jestem w nim coś takiego awanturniczego. I w tym sensie wydaje mi się, że Steiner ma rację. Znaczy, ja chcę powiedzieć... To zdanie, które mi się nie podobało, ja może to nie podobało, powiedziałam tylko, ono brzmi postulatem modelizm mniej rewolucyjny niż Mallarmego. Tam chodziło o Mallarmego, bo Mallarmego w bezpośrednim sąsiedzie, nie Kartezjusz. No tak, tylko ty tak nie zostawiasz Kartezjusza. Ale z Kartezjuszem w innym sensie, prawda? Nie w tym sensie, że to jest... Chodziło mi o ten fragment, że postulat rewolucyjny jest mniej rewolucyjny niż Mallarmego, lecz na poziomie bezpośrednim łatwiejszy do zrozumienia. O to mi chodzi. Że jakby on, moim zdaniem, wcale nie jest łatwiejszy do zrozumienia niż to, co zrobił Mallarmego, to oddzielenie. Okej. Natomiast to rzadko się absolutnie zdarza. Zatrzymuję Steinera, natomiast podtrzymuję swoją tezę, że w kontekście destrukcji ja jest coś łatwego. Znaczy jest coś Sztubackiego. Jest coś Sztubackiego. Oczywiście on to zrobił z niesamowitym heroizmem. Zapłacił za to ogromną cenę, za tą sztubackość. Druga rzecz w związku z tym, myślę, że trafia w Steinera, to jest to rozróżnienie na to wynaleźć, odkryć, tworzyć, stworzyć. Ciekaw jestem, jak to jest u Rimbaud rzeczywiście. Czy przypadkiem nie jest jednak tak, że ta jego strategia ucieczki od słowa twórczość na rzecz czegoś, co nam się dzisiaj kojarzy z kombinatoryką, prawda, z przekładaniem klocków i tak dalej, czy nie jest elementem budowania tej właśnie autorskiej gramatyki? Czy to nie jest kwestia tylko szukania... Innymi to nie jest tworzenie, prawda? No tak, tak, bo wydaje mi się, że można do Rimbaud odnieść te takie niuanse, które wprowadza Steiner. Bo Steiner poza tym, że posługuje się tym przykładem dziecka, posługuje się też przykładem twórcy. On mówi, nie powiemy, znaczy Bach nie powie, że wynalazłem mszę amoru, prawda? Natomiast malarz, wielki malarz, jak mi się wyronezał, powie, że wynalazłem jakiś kogoś, wynalazłem wielki. I tutaj są takie niuanse, chcę się wierzyć, żeby w tym nie było takiej gry właśnie, ale czy to jednak jest twórczość, tym bardziej, że są na to radykalne do dowody, jeśli prawdą ma być, że, a ja sądzę, że tak właśnie jest, jeśli zasadne jest to zestawienie Rimbaud z Wittgensteinem, sądzę, że jest zasadne. Jeśli prawdą jest, że esencja poezji jest esencją filozofii, to się nie może sprowadzać do kombinatoryki. To nie może być tylko czysta wynalazczość. To znaczy, ja powiem tak, zależy jak rozumiemy wynalazczość. Znaczy, jak rozumiemy kategorię Rimbaudę. Ja to próbowałam odnieść do tego łacińskiego, rozumiem, że mi się wydawało naturalne, skoro on... To, że w Europie jest takie słowo innowacja. No tak, no to teraz tak. Ale tak, wydaje mi się, że... Że języka romański, no to jest tak jak z kulturą i cywilizacją, mówiąc krótko, prawda? Że to są różne zakresy i oczywiście my powiemy, że to jest... Ja się na przykład... Co jest cywilizacją dla Francuzów, a co jest kultur dla Niemców, prawda? To jest ta zasadnicza różnica. To taki najprostszy podręcznikowy przykład. Ale tu też by można zastanawiać się na przykład przy Bachu, którego przykład dałeś, i przy francuskim myśleniu o odnajdywaniu, odkrywaniu i zmyślaniu i tak dalej. Można by zastanawiać się, jakich słów. Jakiego słowa użyłby Bach po niemiecku, bo on pewnie powiedział i szafę, prawda? Stworzyłem szafę, to jest takie podstawowe słowo oznaczające twórczość, a nie ich endetę, prawda? Nie odkryłam znaczenie, odkryłam właśnie jakieś ziemię wynalazek czy szczepionkę. Tak. Jeszcze jedna para kalorii. Tak, odkryłam po polsku. Ale mi się wydaje, że to by trzeba w tym konkretnym przypadku, ja tego oczywiście nie wiem, bo to jest pytanie szachowo-matowo-matowe,
prawda? Ale, i tak sobie głośno myślę tylko, ale wydaje mi się, że tu trzeba myśleć o konkretnych językach. I ja czasem czytając Steinera jestem absolutnie pełna ludzi, no to nie można nie być, prawda? Jak się tej kolejnej książki bierze. I one są oświetlające, zachwycające. Ale czasem mam wrażenie, że w tych językach, nie wiem, jak języki znał lepiej, jakie gorzej, ale czasem mam wrażenie, że jest taki... Francuski znał chyba bardzo dobrze. Ale na przykład przy poezji Celana w gramatykach tworzenia jest bardzo mocno zdekontekstualizowany kontekst, co sobie zaznaczyłam, bo mnie to zdziwiło, bo jest analiza tego wystąpienia Meridian, kiedy dostała nagrodę Wiśniara, południk tego jego przemówienia. I tam jest taki słynny wers, który ja analizuję często ze studentami, bo właśnie to przemówienie Celana czytam jako rodzaj eseju. To jest esej o poezji, który jest jednocześnie mową. Ja tam żywię retoryki, żywię eseistyczności, ze sobą spotykają. Dlatego to zdanie dokładnie pamiętam, a u Steinera ono jest właśnie zdekontekstualizowane. I kluczowe słowo tego zdania, czyli tłumacząc na polski, że bo ten wiersz jest samotny i w drodze, kto go pisze, jest w drodze razem z nim, tak jest w polskim tłumaczeniu. A po niemiecku jest das Gedicht des einsam unterwegs, der es schreibt, ist ihm mitgegeben. Niemieckie słowo jest słowem, które oznacza przydany, to jest ktoś z komuś przydany, jest to wyjściem jego wyglądu. A mieszkanie to albo to na polski, prawda? To też jest czytanie, że nadal się przygodnik. Że jest przygodnikiem tego kogoś. I przygodnik, kiedy się atowarzysz po górze, to jest już różnica, a ktoś, kto komuś jest przydany, czy tak jak jest oryginalny niemiecki, no to jest w ogóle całe znaczenia się otwierają, bycie komuś przydany, ale już inne, tak dalej. Więc być może to nie jest inaczej, po prostu może się wydarzyć. W każdym razie to są rzeczy, które mogą być tak możliwe. I być może to jest też kwestia tego różni, które wprowadza Steiner, bo po pierwsze historii języka, to my dziś inaczej traktujemy słowo wynaleźć po polsku, ale też nie wiedzą, no właśnie po to wynalazka, które doprowadzają na tę możliwość kombinatoryczną. Kwiaty, nowe gwiazdy, to po pierwsze. A po drugie,
twierdzę, znaczy taka jest moja teza, że to jest urynkowo tylko synonim. Że to nie jest przesunięcie historyczne, że to jest synonim twórczości. Przedmiotem mojej sztuki są kolory samogłosy. Tym, w czym ja pracuję, są kolory samogłosy. Za sprawą mojej sztuki kolory samogłoski zyskują, zyskują kolor. Tak, tak. Więc oczywiście to jest bliżej tworzyć, nie stworzyć, a tworzyć, prawda, niż wynaleźć. Kto wie, czy właśnie takim słowem, które nie podaje rąk tym dwóm słowom, czy nie jest słowo. Oczywiście, tak. To też ten wątek w stronę Wittgensteina, by się dobrze bronił, no też broniła by się ta figura wyobraźni bez kresu, która jak najbardziej odsyła, znaczy dobrze opisuje to co, na co otworzył na oczy Rembo, bo odkrył jakiś cały wszechświat, tak pewnie można by powiedzieć. Pomijam ten wątek szkubacki, bo już jest zdradziłem, troszkę za mocno to sformułowałem, no ale chciałbym powiedzieć, że to Francuzach jest coś takiego dziwnego, że anarchiści i nie anarchiści. No, mój ukochany Bataille, no straszny pornograf, prawda, ten w konspiracji wydawał te swoje rzeczy, a jednak wielki filozof. A praca po bibliotece. I wszystko się jakoś wygodziło. Więc jest coś takiego dziwnego w tej kulturze. Przypis historyka literatury, staram się to mówić wszędzie, gdzie mogę głośno. Uważam, że pewnym nieporozumieniem terminologicznym, bardzo dobrze zakorzenionym już niestety w języku naszej dyscypliny, jest wyrażenie poemat prozą. Wydaje mi się, że no, nic takiego po prostu nie istnieje. To jest rodzaj oksymoronu. Ale to po francusku poemat prozą istnieje. To są poezje prozą. To są poezje. Aha, w tym sensie, tak? Po polskie po polsku. Po polsku powinno być tak, jak jeszcze poezje. Było za czasów Młodej Polski. Poezje prozą. My dzisiaj z jakichś powodów, obawiam się, że to jest kwestia złego wykształcenia, mówimy poematy prozą. Są tylko dwa wyznaczniki takie genetyczne po poematu. To musi być wierszem i musi być fabuła. Nie jestem pewien, czy w odniesieniu do tych prus Rembo można by powiedzieć, że to może być bez wierszy, ale nie można powiedzieć, że tam jest fabuła. To nie są poematy w tym sensie. W takim ścisłym sensie. To są poezje prozą. To są poezje prozą. Dobrze, to. A to sobie zapomnieli. To będę bardzo wdzięczny. No tak, etymologii. Ja też bardzo długo używałem wrażenia, że po poemat prozy. No i jeszcze ta książka Agnieszki Klubu, która to usłyszała. Tak, zabawy z polskich poematów prozą, która przeczytała Przybyszewskiego, który wyraźnie pisze. Poezję prozą. Ja raczej w ogóle o tym myślę, że rozwodzi jako poemat prozy, więc jakby tu automatycznie, no, ale nie trzeba tego tłumaczenia. Nie rozłożę, to znaczy poezję, tego nie może być. Dobrze, i teraz to pytanie, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Ja oczywiście wiedziałem, że tam są dwa różne instrumenty, ale nie uświadomiłem sobie nigdy tej kolejności. Myślę o listach Jasnowidza. Po pierwsze, chciałbym zapytać, bo pewnie to pamiętasz, czy tam przy tych skrzypcach, czy jest drewno, czy drzewo? Ła, po francusku to jest drewno i drzewo, nie ma odróżnienia. Nie, nie ma, nie ma, przy, bo czyli pewnie po polsku trzeba by mówić drzewo. To znaczy, tak? To nie ma dobrego, ale po polsku tak. Znaczy, to nie, po polsku nie ma drzewo i drewno. Nie, ale drzewo ma też lubię znaczenie. Bardzo lubię, ale drewno i drzewo nie ma. Ja to nadobywam, dlatego pytam. Bo to tego nie wiedziałem, to jest ciekawe. Bo skoro nie ma tego rozróżnienia, to w pierwszym liście są skrzypce. Z drzewa skrzypce. I jest drzewo, tak? To cóż inne, jest drzewo, które potencjalnie może być tym drewnem martwym, ale może być też żywym drzewem. Tak? A w drugim liście jest źródła miedzi. Jest coś martwego. Jestem ciekaw, jak rozumieć następstwo tych
instrumentów, które się pojawia na przestrzeni dwóch dni. Więc jakby to jak znamy MBO, to w tym musi być jakiś rodzaj zamysłu. To musi coś znaczyć. Masz jakąś odpowiedź na to? Ja też nigdy nie uświadamiałem, że są to dwa dni różnicy. Są dwa dni różnicy i jest tam pierwsza kontynuacja. No, i to sprawia, że skrzypce stają się tam. Bo było tam, że Marcin Kulek przeprowadził na najpierwsze komunie. Zresztą bardzo pięknie na świecie. I wtedy ja wróciłam i sprawdziłam, kiedy pierwsze komunie. I nagle mi się wydarzyło, Boże, przecież po Ancą, ona jest pomiędzy tymi listami jest Nowidza. To jakoś tak nie zwracano na to uwagi. Czy ja mam, znaczy oprócz tego, że to jest wyobraźnia Romola, jeżeli wiadomo, że to jest jakieś racjonalne uzasadnienie, to oczywiście jest analogą, prawda? Jak się czyta te listy obok siebie, to jest analogiczna przemiana, ale jest inny jej wydźwięk, bo jest ta pikur łapki, którą zwołał, czyli gorzej dla skrzyp, dla drewna, drzewa drewna, które staje się skrzypcami, które odnajduje się jako skrzypce dosłownie tłumacząc. Więc tam jest jeszcze tym gorzej, tak, że no właśnie, to by było to żywe drzewo, prawda, które skrzypce jak wiadomo płaczą, więc skrzypiec umiera, tego głosu, prawda, więc to cały ciąg skolarzy mógłby się pojawić, tutaj najsmutniejszy i najtrudniejszy z instrumentów jednocześnie dla adeptów muzyki. A z drugiej strony, w tym drugim liście jest przypuszczenie, jest tylko przypuszczające, Silo Queen Sergei Pleron, że jeśli mieć obudzi się jako trąbka, nie ma w tym jej winy. Nie ma w tym jej winy, czy nie ma w tym prawie jej winy. Nic jej winy. Różnie by to można zobaczyć. Czyli ja bym powiedziała, że to jest fascynujące, że list przed pierwszą komunijną, a tam do przygotowania trwało oczywiście, jest listem, w którym tym gorzej dla tego drzewa, że ono będzie skrzypcami. To jest list, w którym drzewo umiera, tak, na rzecz skrzypiec. Właśnie, na rzecz skrzypiec. A w tym drugim liście jest jakby usprawiedliwienie. Trąbka się rodzi. Tak, ona się budzi, rodzi się jako... Zmartwychwstaje. Nie ma w tym jej winy, jeśli, prawda? No ale oczywiście też śmierć drzewa, czy wykorzystanie drzewa jako żywej materii, prawda, jest czymś innym. Także to jest dobrane doskonale. Oczywiście wiemy, z czego się to robi. To nie jest przypadek, że z drewna się skrzypce. Ale drewien, gdzie żerujący dróg Paulo Rubiza jest właśnie napisane gdzieś tam w Alpach. Jakaś taka wioska ludzi, którzy wybierają drzewo na skrzypce i cały ten proces właśnie wsłuchiwania się w żywe drzewo, które też się wybiera, nie wie jakie drzewo, na to trzeba bardzo długo wejść w to. Może ten opis wydawał, bo tam są trochę jakichś lutnikach miejscowych, takich, którzy chodzą, o człowieku, który rozmawia z drzewami. Jest kontekst. No? Jest kontekst. Ale... Nie wie w książce, nie będę, że wyjąć się czarny. No więc w pewnym sensie jest to konsekwencja, ale z drugiej strony można by też odpowiedzieć prostym jednym zdaniem, że no trąbka robiło się z miedzi, a skrzypce robiło się z drewna, prawda? Nawet jakby, oczywiście, żeby nie popaść w trafie interpretacyjną, natomiast można też myśleć w taki sposób bardziej mityzujący, że to Rambo przechodził w ciągu tych trzech dni i ja ten rodzaj usprawiedliwiania, prawda, bo tu jednak nie jest napisane, no, drzewo okazuje się skrzypcami, a prawda, tylko jest ten cały semantyk, który jest, no właśnie, więc i potem dalej jest po prostu na całym prekorelator obiektywnym, prawda, że ja jestem obecny przy narodzinach mojej myśli, prawda, ale nie, to nie ja myślę, tylko nie myślę i tak dalej, to jest dalszy ciąg tego wywodu, powinna się mówić nie myślę. Więc jakby to, co się stało z tą trąbką, ona nie jest nic winna, prawda? Ona się budzi, nie ma w tym winy, a jednocześnie uruchamia się jako instrument. I ja się uruchamiam jako instrument, a ja jestem kimś innym. Zresztą to jest też zapis, ja na odpuszczu mówiłam, bo tu napisano mnóstwo, że między tymi dwoma listami jest ciągłość dla samego Romola, bo
pierwszego nauczyciela przejawu do ziemi, to jest najczęściej cytowane, to takie twarde, mocne zdanie. A w drugim liście już jest kara, czyli to ponieważ, że, dlatego, że ja to ktoś inny, prawda? I to, że to ja występuję wielką literą. Mimo, że to nie jest francuskie, nie pisze po angielsku, prawda? Tylko, że to jest jakby, tak jakby on kopił w klej zrobił z tego pierwszego listu i to zdanie jest przeniesione. Ono ma być całością, mimo że pojawia się tam to ponieważ, które nawiązuje do poprzedniego listu i też do poprzedniego zdania, prawda? Więc nie są identyczne te deklaracje, jak on wydał do tej drugiej deklaracji, już nie można złożyć w ten sam sposób, prawda? Że się jakby nie robi takiego graficznego wyznania, że to kredo raz, robi się raz, prawda? Ten drugi raz to już musi być, no ponieważ tak, ponieważ ja to ktoś inny idzie dalej. Także zestawienie. To jest ważne właśnie, to idzie dalej. Tak. Ważna jest ta ciągłość. Tak, ważna jest ta ciągłość, także przy tych skrzypcach i tam. Tak. Co jest no, mocno podkreślone, jeszcze tak. Tak. Do pokoju, prawda? Tak. Więc no, to jest ciekawe. I jednocześnie burzy i kontynuuje. Jak przywołałaś tą frazę Selana, nie można by jeszcze, w związku z tym samotnym wierszem, można by jeszcze pewnie też wyostrzyć tą twoją tezę o autorskiej gramatyce. Tak, tak. Każde dzieło ma swoją gramatykę. I w tym sensie każdy akt sztuki jest niszczeniem. Jest autorską gramatyką, która jest wobec innej gramatyki, czymś obcym. Różnie.